No. Rozumiem, że jakbyśmy za szybko pojechali, to już by wypadli z tych torów, tak? No, no możemy wjechać w inny tramwaj też. Wtedy jest fajny widok szyby rozkwaszonej, takiej rozbitej. To... Może wiedziesz, Arek. Jak będzie jakiś, to można spróbować. I ile trwa ta cała trasa? Tu jest jakieś ograniczenie? Czy... Znaczy, tu jest trzy pętle po prostu i można jeździć między nimi, no tak po mieście, ile się chce, prawda? Mhm. Nie ma. No, tu jest nawet, możecie sobie tą mapę sfotografować później trasy, jest tam na ścianie wywieszona. Także... Okej, dobra, to wyjedźmy. Rozumiem, że wszystko tutaj jest, jest tak jak w normalnym tramwaju, tak? Tak. Rozumiem, że należałoby kierunkowskazy też włączać, tak? Mhm. Okej. Zawsze zastanawiałem się, czy motorniczemu nie łatwiej by było prawą ręką prowadzić ten tramwaj. Znaczy, to jest dlatego lewą, że na prawą są zabezpieczone właśnie te awaryjne rzeczy, jak hamulec bezpieczeństwa, dzwonek. Dlatego prowadzi lewą. To jest już pewien standard i w tramwajach, i na kolei, że lewą ręką się steruje. To tworzą, czyli ja z moimi kolegami i tu z Politechniki i osobami z zewnątrz. No, pracując w Instytucie Pojazdów Szynowych, jest to nasza pasja i nasza branża. Takiego urządzenia w Polsce jeszcze nie ma. No, pomysł narodził się w 2006 roku i od tego czasu jest on powoli realizowany. Teraz mamy program, w którym możemy zasymulować awarię, możemy zasymulować zmianę warunków atmosferycznych. Także no, jest na tyle rozbudowany, że tym projektem można i wypada się już po prostu chwalić, że jest coś takiego zrobione. Gdy będziemy mieli już tutaj wszystkie rzeczy wgrane i zaprogramowane i przetestowane przede wszystkim, że to jest w pełni już działający symulator, który może być udostępniony do szkoleń i uzyska prawa do realizacji szkoleń, no to, no to może można na nim robić szkolenia motornicze. A kiedy to może nastąpić? My planujemy, żeby taka wersja programu już do szkoleń wstępnych to była na koniec tego roku. Kabina wykonana na wzór, w której wszystko działa tak jak w rzeczywistym tramwaju, natomiast można ją łatwo transportować, bo jest lżejsza, prawda, bo jest materiałów nie takich ciężkich jak prawdziwy tramwaj. Ma w podwoziu zabudowane kółka, więc możemy ją sobie przetaczać, na samochód wtoczyć. No, nadzoruje proces szkolenia, nadzoruje to, co kursant robi i może mu też różne dziwne sytuacje wdrożyć. No, możemy też być złośliwym pasażerem i pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa. Od razu tam się lampka zapala, wagon hamuje podczas jazdy i też sprawdzamy reakcję. Możemy być, brzydko mówiąc, upierdliwym pasażerem i cały czas naciskać przycisk otwierania drzwi. Więc ruszamy. Przejeżdżamy przez mijankę taką, jaka jest na wzgórzach Czesławickich, prawda, gdzie dwa tory nachodzą na siebie na wąskim wiadukcie. Zapaloną lampkę mamy w przystanku na żądanie, czyli jakiś pasażer nacisnął, że na tym przystanku będzie chciał wysiadać. Dojeżdżamy sobie do przystanku, tu jest akurat pętla końcowa. Zatrzymujemy. Załączamy nam się hamulce postojowe, możemy bezpiecznie otworzyć drzwi. Przystanek końcowy, czyli wszyscy wysiedli. Przestawimy sobie zwrotnicę, żeby wjechać na tor pierwszy. Mamy potwierdzone. Tu podjeżdżamy na przystanek początkowy. Jesteśmy na przystanku Kurdwanów. Już nam drugiego toru sygnalizator miga, czyli tu możemy sobie drzwi zamykać. I ruszamy. Dostaliśmy światło. Jak było słychać, zapowiedź przystanku się pojawiła. Od razu możemy załączyć blokadę kasowników. Kontroler na pierwszym przystanku już od razu wsiadł. I teraz zasymulujemy to, co się stanie właśnie, co mówiłem, ze zdjęciem ręki z nastawnika. Sygnał ostrzegawczy. I pojazd się zatrzymał.